Zawodników zgłoszonych do skoków wyż zapraszam na konkurencję. W Mistrzostwach Miasta Szkół Gimnazjalnych w Lidze Lekkoatletycznej wystartowali uczniowie z Gimnazjum Samorządowego nr 1, Samorządowej Dwójki, a także zawodnicy z gimnazjów nr 3 i 4. Reprezentowane było też Gimnazjum Okspres. Młodzież bierze udział w różnych konkurencjach, są to generalnie konkurencje indywidualne. Na koniec robimy podsumowanie każdej drużyny. Każdy uczestnik dostaje dyplom indywidualny, pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Robimy selekcję najlepszych zawodników w danej konkurencji. Dziewczęta zgłoszone do tknięcia kulą, zapraszam na rzutnię. Najwięcej, jak zawsze, było konkurencji biegowych. To są i biegi przez płotki, i na krótki, i na długi dystans. Jest rzut ostrzepem, dyskiem. Także to są typowe konkurencje lekkoatletyczne. Mhm. Najbardziej popularne były krótkie dystanse. Na te dłuższe i do tego przez płotki chętnych prawie nie było. Dlatego niektórym zdarzało się samotnie stanąć na podium. Oczywiście na najwyższym stopniu.